przytupem w nowy sezon weszły zawodniczki Pompa, Stęczy, Leszno. Leszczynianki wygrały pierwszy mecz w tym sezonie, a ich rywalem było Dio Maximus Kąty Wrocławskie. Mecz zakończył się wynikiem 69-59 dla Tęczy. Początek spotkania zdecydowanie należał do zawodniczek z Kątów Wrocławskich, to one lepiej kontrolowały sytuację na boisku, mimo że Tęcza ani na chwilę nie straciła czujności. Po pierwszej kwarcie było 14-16 dla Maximusa. W kolejnej kwarcie rywalki zaczęły powiększać sukcesywnie swoją przewagę, co poskutkowało tym, że po pierwszej połowie leszczynianki musiały odrobić 11 punktów. Podziałało to na nie jak płachta na byka i po trzeciej kwarcie Tęcza prowadziła już 52-51. W ostatniej części spotkania tęczowe postawiły tylko kropkę nad i powiększyły swoje prowadzenie do 10 oczek. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 69-59. Warto dodać, że od tego sezonu Pompak Stęcza Leszno gra na innej hali. Wcześniej kibice mogli oglądać poczyniania koszykarek w hali Trapez, natomiast od tego sezonu Tęcza swoje mecze rozgrywa w szkolnej hali w Zaborowie. Jak widać, zmiana miejsca okazała się szczęśliwa. Punkty dla Pompak Stęczy Leszno zdobywała Iga Walentowska 23, Alicja Schlosser 13, Magdalena Pisera 11, Magdalena Ratajczak 10, Justyna Hołtyn 4, Wiktoria Raczyńska 4, Maja Pietrzak 3 i Paulina Kuczyk 1.